Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Równanie x kwadrat minus 6x plus c równa się 0 nie ma rozwiązań, gdy. Przepiszmy sobie x kwadrat minus 6x plus c równa się 0. Żeby to równanie nie miało rozwiązań, no to delta musi być ujemna. Czyli delta mniejsza od 0. Zobaczmy, bo to jest równanie kwadratowe. Tutaj się liczy delta, pierwiastek z delty x1, x2. No i jeżeli coś takiego nie miało rozwiązań, delta musi być ujemna. No to policzmy deltę. Nasza delta to jest b kwadrat odjąć 4ac. Czyli u nas nasze a to jest 1, nasze b to jest minus 6, nasze c no to jest po prostu c. Czyli b kwadrat to jest minus 6 do kwadratu odjąć 4 razy a, czyli razy 1 i razy c, czyli c. Czyli mamy 36 odjąć 4c. I chcemy, żeby coś takiego było mniejsze od 0. Czyli 36 ma być mniejsze od 4c, bo przenieśliśmy je na prawą stronę. Dzielimy stronami przez 4, czyli wychodzi, że 9 jest mniejsze od c. Czyli c jest większe od 9, czyli jakbyśmy na osi chcieli to zaznaczyć, tu jest 9, a c jest większe od 9, czyli w prawo. Czyli c należy do przedziału od 9 do plus nieskończoności. Od 9 do plus nieskończoności odpowiedź A.